to jest przed grą się tak mówi. Ale to nie jest gra. To jest gra. Nie, to nie jest gra. Ta gra nazywa się życie. Cześć Poniedziątka, przychodzę dzisiaj do Was z taką dosyć ekscytującą tematyką. Pierwsza to będzie spóźnione pudełko Lud Fantastic. Ja wiem, że już większość wie, co tam jest, większość sama otworzyła czy zobaczyła, ale ja jeszcze go nie otwierałam, szło do mnie piechotą i zatrzymywało się bardzo często najwyraźniej, także dopiero jeszcze się wyrobiłam z końcem września, tak żeby te wrześniowe Wam pokazać, a to jest pudełko urodzinowe, także... To jest pierwszy temat. Drugim tematem będą moje zakupy, które poczyniłam ostatnio na Look Fantastic. Dosyć sporo kupiłam i są to takie bardziej ekskluzywne produkty, natomiast nastawione na pewne problemy, które mnie dotyczą i już mogę powiedzieć, że to są produkty, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie i myślę, że większość z nich będzie moimi ulubieńcami zawczasu, także to będzie kolejny temat. A trzeci to oczywiście, jak zresztą widzicie, rozdanie z okazji osiągnięcia przeze mnie pułapki po 10 tysięcy subskrypcji, za co Wam ogromnie dziękuję, bo to dzięki Wam właśnie już tyle Was jest i też napawa mnie to taką energią i chęcią działania, także dziękuję Wam serdecznie. I to rozdanie, zasady tego rozdania przybliżę Wam pokrótce w którymś momencie tego filmiku. Natomiast dla ułatwienia zrobię Wam takie ramy czasowe w opisie, żebyście mogli przeskoczyć tam, gdzie Was po prostu bardziej interesuje, który temat Was bardziej interesuje, więc już nie przedłużając, przejdziemy do pierwszego z nich. No i zaczniemy od troszeczkę spóźnionego pudełka Look Fantastic. Najmocniej Was przepraszam, ja wiem, że parę osób dosyć często się upominało o to pudełko, no ale cóż, tak jak mówię, tak niefortunny po prostu zbieg okoliczności, no cóż. Dobra, to jest pudełko wrześniowe, czyli urodzinowe i to są już 6 urodziny Look Fantastic, także myślę, że zawartość powinna być na poziomie. I standardowo mamy katalog, mówię standardowo, aczkolwiek może aż takie oczywiste to nie jest, bo przez jakiś czas tych katalogów nie było. One były w formie elektronicznej wysyłane na maila, tylko że ja nigdy nie dostałam na maila tego katalogu. Nie wiem, jak to się działo, może nie miałam czegoś zaznaczonego w profilu, jakichś zgód. I dla mnie osobiście ten katalog jest bardzo pomocny, przynajmniej do obliczenia wartości tego pudełka. Dajcie znać, jak to u Was wygląda. Jeszcze tylko pokażę Wam sneak peek na następny miesiąc. Na następny miesiąc mamy taką zapowiedź w formie błyszczyka z marki By Terry, która mi się kojarzy z dosyć luksusowymi produktami, przynajmniej mi się kojarzy z makijażem. Bardzo możliwe, że też pielęgnację ma, aczkolwiek mi się kojarzy z makijażem i to właśnie będzie błyszczyk o wartości 14 funtów, czyli sporo, który ma być takim połączeniem właśnie luksusu i pielęgnacji. Ma zawierać w sobie masło shea, wosk z kwiatu róży, a także witaminę E i to wszystko ma dawać nam i nawilżenie i takie fajne, błyszczące wykończenie. Także ciekawa zapowiedź. No i przejdziemy już do zawartości. No i pierwszy produkt to jest pędzel z Luxie Brush, czyli z marki, którą bardzo lubię i właśnie znam dzięki Look Fantastic, o czym Wam wielokrotnie wspominałam. One same w sobie są bardzo drogie, natomiast właśnie można je dorwać czy w edycjach specjalnych, czy w kalendarzach, czy w pudełkach Look Fantastic, więc bardzo się cieszę i tym razem to jest pędzelek chyba do rozcierania. Large Shader, czyli do nakładania cieni. To są pędzle syntetyczne o przepięknym trzonku, takim różowym. Skówka to jest Rose Gold. Także mięciusie, myślę, że u mnie będzie w stałym użytku. Drugi produkt to jest Ila Maska rozświetlacz Beyond Powder, który ja już miałam w pełnowymiarowym opakowaniu i poszedł dalej. Nie dlatego, że był zły, bo on jest naprawdę przepiękny. Stwierdziłam, że kurczę, szkoda, żeby po prostu u mnie leżał nieużywany, bo ja mam dużo innych, dużo, pojęcie względne. Mam tyle, ile mi wystarcza do codziennego użytku i po prostu poszedł dalej, żeby znalazł lepszy, cieplejszy domek. Jest bardzo złoty. Ma takie po prostu wręcz złote drobinki. Look Fantastic wykombinowało coś takiego, że teraz te boksy co miesiąc są w dwóch wersjach. I drugą wersją tego produktu, jeżeli ktoś dostał właśnie inną, jest, uwaga, Mary Luminizer.
Boże, mam naprawdę problem z tą nazwą. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, z The Balm. Ja się cieszę w sumie, że dostałam ten, bo ten właśnie z Mary Lou, on był w innym boksie Look Fantastic. Pamiętam, że z parę miesięcy temu na pewno. Ja tutaj się cieszę, że dostałam ten i mówię, on jest bardzo ładny. I tutaj mamy kredkę z Diego Dalla Palma. Ja już znam tą markę i też mam kredkę z tej marki. Nie powiem skąd. Kto wie, ten wie. I to jest przepiękny kolor. Kredki do ust. To jest mój kolor. Zgaszony róż z domieszką fioletu. Jestem znawcą kolorystycznym. Taki bardzo użytkowy mój. Ja wielokrotnie używam konturówki samodzielnie, bez już jakiejś pomadki. Także myślę, że wjedzie codziennie, szybko w makijażu do pracy i jak jej gdzieś nie wsadzę. Także super, bardzo się cieszę. Czwarty produkt to jest znany wszystkim, nie oszukujmy się, wszystkim. Produkt Elemis. Pro Collagen Marine Cream i to jest oczywiście przeciwzmarszczkowy krem do twarzy ze znanej marki brytyjskiej. Już naprawdę nie ma co się nad tym rozwodzić, wszyscy znają ten produkt. I tutaj mamy 15 ml, czyli taką połowę pojemności, którą zazwyczaj dostajemy w, powiedzmy, pełnowymiarowym opakowaniu, bo pełnowymiarowy ma 50, ale przeważnie w różnego rodzaju boksach znajdują się te 30 ml, czyli tutaj mamy połowę tego. I kolejny produkt to jest coś, co też występuje w dwóch wersjach, w zależności od tego, jaką wersję boksa dostaliście. To jest Espa, czyli też bardzo znana marka i też często występująca właśnie w boksach Look Fantastic. Tym razem jest to bardzo ciekawy produkt, ja akurat dostałam Pink Hair and Scalp Mud, czyli mamy tutaj taką maseczkę do skóry głowy, która z pewnością ma i oczyścić naszą skórę głowy i też odżywić, więc super. Akurat ze względu na moje problemy ze skórą głowy, myślę, że to będzie produkt, który zdecydowanie wypróbuję. I fajnie, że dali coś innego. To nie jest balsam do ciała, to nie jest jakiś tam krem. To jest coś zupełnie innego, także super. Każdemu się przyda, bo każdy powinien raz na jakiś czas zrobić sobie coś w stylu peelingu skóry głowy, a tutaj mamy po prostu profesjonalny produkt do tego. No i szósty produkt to jest roller jadeitowy. Ja właśnie jadeitowy mam, pokażę Wam nawet. Tylko taki różowiutki, tutaj mamy zielony i ja ten zamówiłam sobie na AliExpress i tak jak zresztą mówiłam Wam już przy okazji innego filmu, za bardzo go nie używam, on mi tutaj strasznie piszczy i też nie jest zbyt dobrze wykonany, także jak staram się wymasować okolice pod okiem, to często rzęsy mi tam troszeczkę wchodzą. Zaraz zobaczymy, jak akurat ten jest wykonany. Ej, nie, no to ten już jest zdecydowanie lepiej wykonany. To jest ogólnie marka Brushworks. Fajna jest też ta rączka. Ona tak wygląda i się zachowuje jak marmur. Ogólnie to jest naprawdę dosyć ciężkie. No i tak, i tutaj już są osłonki. To, o czym mówiłam, że w tym moim nie ma i przez to różnego rodzaju i produkty, które mamy na twarzy masując, mogą tam wchodzić i też przez to skrzypi, a tutaj super, naprawdę. To jest akurat bardzo dobrej jakości. Ogólnie bardzo fajnie, że tego typu produkt się znalazł w boksie. Ale jest jeszcze jeden produkt, siódmy, który jest takim bardziej gadżecikiem. Już z jedną z Was, pozdrawiam Agnieszka, rozkminiałyśmy, co to jest. Na początku totalnie nie wiedziałam, co. To jest coś takiego, co naklejamy na telefon, tak sobie tutaj po środku, i dzięki temu możemy z łatwością trzymać telefon po prostu. I wiecie, robić sobie selfie, bo ogólnie te telefony obecne są bardzo duże. Ja też często mam problem z tym, żeby utrzymać ten telefon robiąc coś, dajmy na to właśnie zdjęcie. Dzisiaj miałam taki problem, chciałam zrobić zdjęcie jedną ręką, jak trzymałam kota, no i było dosyć ciężko, także myślę, że taki gadżet by pomógł, także informuję, co to jest dla tych, którzy nie wiedzieli. No i dobra, już to jest cała zawartość tego boksa. Mamy tutaj łącznie 6 produktów, nie licząc gadżetu, o łącznej wartości 396 zł. Także naprawdę dużo, mamy prawie 400, jeżeli płacimy za tego boksa 65, jeżeli mamy subskrypcję na 12 miesięcy, no to przebitka jest znaczna. Nie wiem jak Wy, dajcie znać oczywiście w komentarzu, co sądzicie o tej zawartości, ale według mnie jest naprawdę bardzo ciekawa, zwłaszcza pędzel mnie cieszy, maska do skóry głowy. Kredka również, ze względu na to, że to jest mój kolor i też znam tą markę i ogólnie lubię. Elemis, no nie ma co narzekać, to jest droga marka, także jeżeli ktoś lubi, to na pewno jest zadowolony. No i tak samo rozświetlacz.
Ta mała wersja akurat mnie bardziej ucieszyła niż duża, paradoksalnie. No i oczywiście masażer. Jeżeli ktoś nie miał, to bardzo go ucieszy, a jeżeli miał, to myślę, że też się nie zmarnuje i może komuś podarować w prezencie. Także to była zawartość wrześniowego boksa. Ja już się cieszę, że będę mogła używać tych produktów, bo już Wam ją pokazałam. Także teraz przejdziemy do zadania konkursowego, do rozdania. Do wygrania będzie jeden boks kosmetyczny, aczkolwiek znając mnie, bardzo możliwe, że ten boks się rozmnoży przez pączkowanie i nagle zrobił się dwa. Nie to, że tego jednego podzielę, tylko po prostu dorzucę coś i wyjdą dwa. Także takie zadanie konkursowe, myślę, że może nie będzie stricte związane z moim kanałem, nie będzie związane z tematyką kosmetyczną, tylko po prostu chciałabym Was lepiej poznać z racji tego, że wiele z Was już kojarzę, bo komentujecie mi często moje filmy i za to Wam ogromnie dziękuję. Dlatego Was właśnie kojarzę i chciałabym Was trochę bardziej poznać wszystkich. Więc zadanie konkursowe brzmi tak, abyście napisali, jakie są Wasze zainteresowania, co lubicie robić w wolnym czasie. Także napiszcie coś od siebie, a ja oczywiście sobie przeczytam wszystko, pewnie na większość odpiszę i też wybiorę jedną bądź dwie osoby, tak jak mówię, którym wyślę boksy kosmetyczne. Wszystko będzie w opisie i ramy czasowe, no i ogólne zasady, także tam Was zapraszam. No i teraz przejdziemy już do moich zakupów, które mnie ekscytują ogromnie i chciałabym Wam o nich powiedzieć. Od razu zaznaczę, że to nie są najtańsze produkty. Natomiast taka ciekawostka, że na większość z nich wchodzi mój kod zniżkowy Pondy. 22% wtedy macie, a też jeżeli użyjecie, jeżeli nie macie jeszcze konta na Lookfantastic przy rejestracji mojego kodu polecającego, to też bardzo możliwe, że na te produkty wejdzie Wam zniżka 25% przy zakupach powyżej 300 zł. Jest tam po prostu jakaś lista produktów, które wchodzą w tą zniżkę, także warto sobie ewentualnie wpisać ten kod polecający, Janusz, właśnie się uda skorzystać. Wiem, że części osób się udało, bo ja po prostu widzę to w statystykach, także śmiało korzystajcie i ja już Wam pokazuję, co tutaj nakupiłam. Wielokrotnie Wam wspominałam o moich problemach ze skórą głowy i w ostatnim miesiącu te problemy, to swędzenie skóry głowy i takie zapchanie mieszków włosowych się nieco nasiliło z racji tego, że skończył mi się mój ulubiony peeling do skóry głowy z marki Monrin. To jest taki lotion oczyszczający, to tak się dokładnie nazywa, i on kosztuje 89 zł na Allegro, można go kupić, i on mi się skończył. Myślałam, że zastąpię go nieco innym produktem, znacznie tańszym, tylko że ten produkt do końca nie spełnił moich oczekiwań i zauważyłam momentalnie, że te problemy ze skórą głowy się nieco pogorszyły, co też wpłynęło na zwiększenie wypadania włosów i tym podobne, no po prostu standard. Dlatego stwierdziłam, że wydam troszeczkę więcej pieniędzy nawet niż na ten lotion oczyszczający z Monrin i wypróbuję sobie coś innego. Pierwszy z nich to jest taki, mogłabym powiedzieć, że właśnie peeling oczyszczający, bo to jest oczyszczający cleanser do skalpu, i to jest marka Aveda, która właśnie opiera się na składnikach roślinnych. Ogólnie to są bardzo dobre, naturalne produkty i ten akurat tutaj ma 150 ml, ma taki fajny dziubek, dzięki któremu możemy ładnie nałożyć ten produkt tak partiami na skórę głowy, i on ma w sobie kwas salicylowy, który właśnie jest odpowiedzialny za złuszczanie tego naskórka, także to on tutaj odwala tę robotę pod kątem złuszczania naskórka, no i też wiadomo, ma odświeżyć naszą skórę głowy, zapobiec wydzielaniu sebum, więc to jest też świetny produkt dla osób, które używają często produktów do stylizacji włosów, czy mają przetłuszczającą się skórę głowy, takie przyklapnięte włosy. I na razie użyłam raz, i naprawdę moje odczucia są bardzo pozytywne. Skóra głowy mnie nie swędziała. Widziałam, że jest oczyszczona, to widać po prostu gołym okiem. Troszeczkę się pieni, co mnie zdziwiło w sumie, ale to tutaj kwestia, żeby po prostu wypracować sobie sposób nakładania tego produktu i pracy z nim. Po użyciu tego produktu oczywiście i tak używamy szamponu. Tutaj nie trzeba odczekiwać, co mnie troszeczkę zdziwiło, bo przynajmniej przy Monrin trzeba było 5-10 minut odczekać i wtedy
było czuć takie troszeczkę mrowienie. Tutaj nie trzeba, natomiast ja też chwilkę odczekałam i dopiero potem umyłam głowę. Póki co pozytywnie, zobaczymy jak będzie dalej, czy właśnie ta skóra głowy będzie oczyszczona tak jak trzeba. Będę używała raz w tygodniu. Na razie zobaczymy, jak to będzie się, jak to będzie działać. Mam też inny produkt, który będę stosowała zamiennie w tygodniu, dlatego może raz w tygodniu, a nie częściej. Zerknijcie sobie. I od razu przejdziemy płynnie do drugiego produktu, który działa, mogłabym powiedzieć, że bardzo podobnie, tylko nie byłam pewna co do tego działania, czy właśnie ono taki będzie, jakiego oczekuję. Także zamówiłam dwa i po prostu sobie porównam, zobaczę, który działa lepiej. To jest Grow Gorgeous i to też jest marka profesjonalna do włosów, która też występowała w Boxach Look Fantastic, w takich mniejszych wersjach. Ja też mam odżywkę taką pełnowymiarową z tej marki. One dosyć intensywnie pachną, one są perfumowane, natomiast ogólnie to też jest marka z dobrymi składami roślinnymi. Też nie ma tam parabenów, SLS-ów, silikonów i tym podobnych, także to też są bardzo dobre produkty. To się nazywa Root Stimulating Primer, czyli coś, co nakładamy przed myciem głowy i co ma pobudzić nasze cebulki do wzrostu, co ma też odświeżyć naszą skórę głowy. Dzisiaj użyłam tego i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę chyba nawet ten mi się bardziej podoba niż tamten. To też jest w takiej samej formie, też mamy tutaj dzióbek, którym nakładamy bezpośrednio to na skórę głowy, ten akurat się nie pieni i też troszeczkę inaczej pachnie niż standardowe produkty tej marki. Tutaj w składzie mamy kofeinę, która właśnie ma pobudzić krążenie. Też mamy tutaj mentol, który właśnie sprawia, że ten produkt pachnie jak gumy Orbit, bo takie miałam dzisiaj skojarzenie, i też wpływa na takie chłodzenie tej skóry głowy. To jest bardzo przyjemne i wręcz nawet po umyciu głowy ja w dalszym ciągu czułam to takie odświeżenie i lekkie mrowienie, więc naprawdę na razie póki co jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona. Mamy tutaj biotynę również, owsiany kompleks lipidowy, aminokwasy, proteiny ryżu, czyli wszystkie te składniki mają wpłynąć ogólnie na lepsze ukrwienie naszej skóry głowy, pobudzić te cebulki do wzrostu i ogólnie zadbać o nasze włosy. Będę dawała Wam znać co jak w przyszłości, natomiast myślę, że to może być pretendent do mojego ulubieńca i takie remedium na moje problemy skórne. A, no i warto zaznaczyć, że ja ten produkt kupiłam w zestawie razem z wcierką, też z tej samej marki do skóry głowy i dzięki temu ten zestaw wyszedł, on normalnie kosztuje 237 zł, czyli zaoszczędzamy już 30 zł łącznie, kupując to w zestawie, a nie osobno, a jeszcze wchodzi moja zniżka, więc ten zestaw kosztuje 185 zł, czyli tak jakby wychodzi 9 dyszek na produkt, co ogólnie jest dobrą ceną, bo te produkty kosztują naprawdę sporo. Ta wcierka kosztuje 160 zł sama, więc naprawdę to tutaj taka względna oszczędność, no powiedzmy względna. To jest takie skoncentrowane serum na porost włosów cienkich. I to serum ma po prostu wpłynąć na zagęszczenie włosów. Jest wskazane dla osób z łysieniem androgenowym, czy ogólnie po prostu problemami z wypadaniem włosów. Ma zagęścić te włosy już po 4 tygodniach. Mają być te efekty widoczne i to jest podparte badaniami. Były przeprowadzone testy. Myślałam, że to będzie taka typowa wcierka do skóry głowy na bazie wody, natomiast tutaj mamy kwas hialuronowy i dzięki temu to jest takie troszeczkę nawilżające, więc to już jest jeden plus, a nie sprawia, że skóra głowy jest, czy włosy są obciążone, momentalnie się wchłania. Tutaj jeżeli chodzi o składniki aktywne, to mamy przede wszystkim kofeinę, która ma pobudzić nam krążenie. Mamy także organiczny ekstrakt z kiełków grochu, mamy również tarczycę bajkalską, biomimetyczne peptydy połączone z koniczyną łąkową. To jest taka miła odmiana dla wcierek, powiedzmy z alkoholem, które fakt, że ten alkohol we wcierkach ma też pomagać przenikać głębiej składnikom aktywnym, również pobudzać krążenie. Natomiast ja ze swoją skórą głowy nie mogę stosować produktów na bazie alkoholu, więc tego typu produkt jest dla mnie odpowiedni. On ma bardzo intensywny zapach. Ogólnie te produkty marki Grow Gorgeous, one pachną bardzo intensywnie. I przeważnie to jest ten sam zapach.
Także zakładam, że po prostu mają te same substancje zapachowe. Jeżeli ktoś jest wyczulony na mocne zapachy, no to myślę, że tutaj akurat mu się nie spodoba, aczkolwiek no to jest ogólnie przyjemny zapach. Póki co skóra głowy mnie nie swędzi i też nie czuję żadnego wysuszenia, jest właśnie wręcz nawilżona i czuję takie mrowienie po nałożeniu tego produktu. Także skoro jest mrowienie, to myślę, że coś tam działa. Tak jak zresztą Wam wspominałam w poprzednim filmie, że stosuję suplementację na skórę, włosy, paznokcie i ja widzę już te efekty, chociażby poprzez baby hair, który naprawdę dzisiaj był taki wiatr, że aż chciałam zrobić zdjęcie sobie swojego cienia, bo miałam taką aureolę, wyglądałam jak słoneczko, więc ja widzę, że te suplementy działają, tylko teraz muszę ogarnąć swoją skórę głowy, żeby te moje problemy ze skórą głowy nie przeszkadzały tej kuracji takiej wewnętrznej, a wręcz żeby właśnie ją wspomogły, pobudziły co trzeba i zadbały o te włosy. Z tej samej marki wyjdzie na to, że to jakieś sponsorowane, natomiast nie, to są moje zakupy. Jest też maska całonocna. Mogłam kupić jakąś tańszą, aczkolwiek żadna do mnie nie przemawiała, tak jak ta, bo ta naprawdę ma mnóstwo składników aktywnych i to jest maska całonocna. To jest plastikowe opakowanie. Od razu informuję. Maska wygląda bardzo ładnie. Jak za tą cenę, to myślę, że odpowiednio wygląda. I tutaj wewnątrz mamy kompleks lipidów owsa, które mają wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry głowy, więc to też jest do skóry głowy. Pomaga utrzymać jej nawilżenie. Kwas hialuronowy, który wygładza, nawilża włosy, sprawiając, że stają się jedwabiste w dotyku. Mamy tutaj też składniki z drzewa tung. Olej rzepakowy, które mają zapobiegać puszeniu się włosów i uszkodzeniom termicznym, a także olejki z rośliny patała, nie wiem, czy jest taka roślina, czy tak po prostu przetłumaczyło, jagód akai, słodkich migdałów, które odżywiają, wzmacniają i zmiękczają włosy, a także mamy ekstrakt zielonej herbaty, który w połączeniu z kwasami owocowymi wygładza łuski włosów i sprawia, że włosy są lśniące i pełne życia. Ogólnie to są tylko takie główne składniki aktywne, natomiast sama maska naprawdę ma bardzo ciekawy skład. Dlatego już w tym szale zakupowym stwierdziłam, że jeszcze dorzucę to i zobaczymy, czy jeżeli będę to nakładała jako taką typową maskę, po prostu zostawiała sobie na jakiś tam dłuższy czas na włosach, to czy będzie tak samo działało. Może po prostu przekonam się któregoś razu do nałożenia jej na całą noc, ale póki mam te problemy ze skórą głowy, to na razie nie będę ryzykować. Myślę, że po prostu na długości włosów spróbuję i zobaczymy. I teraz też jeszcze jeden produkt do włosów. Bardzo mocno się zastanawiałam, czy wziąć ten produkt, natomiast też weszła zniżka i z 60 par złotych na 40 parę, chyba 49, już nie pamiętam, będzie oczywiście belka. To jest produkt z marki Weleda. Nigdy nie miałam produktów tej marki, a wiele dobrego słyszałam o tej marce. To też jest marka, która się opiera na naturalnych składach, składnikach pochodzenia roślinnego, naturalnego i to jest akurat szampon przeciwłupieżowy. Może nie jest stricte na moje problemy skórne, ale czytałam skład, przeanalizowałam dokładnie każdy składnik, który tutaj jest i stwierdziłam, że spróbuję, że bardzo możliwe, że też będzie zapobiegał swędzeniu skóry głowy, bo takie właściwości ma mieć. Nie ma tutaj kokaminopropylbeteiny, który jest składnikiem, który po prostu myślę, że u mnie wywołuje to swędzenie i może gdzieś mam jakieś uczulanie na ten składnik. Tutaj ten skład jest naprawdę bardzo ciekawy i jeszcze takiego składu nie widziałam, jeżeli chodzi o szampon. Oczywiście nie mamy żadnych SLS-ów i tym podobnych. Na razie jeszcze nie używałam, bo tak jak mówię, powoli, stopniowo wprowadzam te wszystkie produkty do pielęgnacji. Dajcie znać, jeżeli używaliście tego produktu, czy może innych produktów tej marki. Ja wiem, że wiele osób bardzo je lubi, także to jest pierwszy produkt tej marki u mnie i zobaczymy właśnie, jak się zachowa na mojej kapryśnej skórze głowy. I to są wszystkie produkty pielęgnacyjne, które kupiłam na Look Fantastic, a teraz Wam pokażę takie kosmetyki kolorowe. Szasnęłam się naprawdę na luksusowe kosmetyki i nie żałuję. I od razu mogę Wam powiedzieć, że wszystkim polecam. Naprawdę wszystkim, którzy chcieliby, żeby ich makijaż był nieskazitelny. I już mówię, co to jest. To jest puder z Estée Lauder. Puder, który kosztuje w Sephorze 199 zł, bo sprawdzałam przed nagraniem filmiku. Natomiast na Look Fantastic kosztuje 160 i wchodzi moja zniżka na ten produkt, także wyszedł za 125 zł.
co za 10 gramów wysokopółkowego produktu, to jest naprawdę niewiele. I to jest przecudowny produkt. W życiu nie miałam w rękach pudru, który byłby tak miałki. To jest praktycznie pył. I on jest, to jest transparentny kolor, aczkolwiek to nie jest biały produkt. To jest produkt o takim delikatnym zabarwieniu. Ja właśnie czegoś takiego szukałam na okolice pod oczami. Przepięknie wygląda. Także cała skóra wygląda tak, jak właśnie chciałam. Bez względu na to, jaki produkt użyję, nawet jeżeli nie podoba mi się wykończenie jakiegoś produktu typu podkład czy krem BB, to po użyciu tego to wygląda przecudownie. No ja oczywiście dzisiaj mam to na sobie. Wczoraj po całym dniu i w pracy i potem jeszcze do późna siedziałam, spojrzałam na swoją skórę przed demakijażem i ona wyglądała po prostu nieskazitelnie. Jestem podekscytowana tym, że znalazłam tak dobry produkt za tak naprawdę nie takie wysokie pieniądze, bo jeżeli spojrzymy na wysokopółkowe pudry wykończeniowe typu Laura Mercier czy Hourglass, czy co tam jeszcze mamy z tego typu, nawet właśnie By Terry, tutaj za te 125 zł ze zniżką to jest barszcz, a dostajemy naprawdę według mnie idealny produkt wykończeniowy. Wykończenie nie jest płaskim matem. Dlatego i bardzo ładnie wygląda pod okiem i ogólnie ta twarz wygląda bardzo zdrowo, tak naturalnie. Tutaj mamy 10 gramów i tak jak wcześniej Wam polecałam bardzo ten puder z Sayat London. Oczywiście w dalszym ciągu go mam, tutaj już jest naprawdę niewiele. Myślałam, że nigdy nie dojdę do takiego momentu, że wykończę jakiś puder wykończeniowy. Myślałam, że prędzej on mi wykończy. Tak tutaj już naprawdę jest końcóweczka. Ostatnio odsypałam też troszeczkę koleżance, żeby sobie wypróbowała. On jest tańszy, ale to nie jest aż taka duża różnica cenowa, a ten jest, powiedziałabym, o niebo lepszy. Mimo, że ten jest świetny, to ten jest o niebo lepszy. Cudowny produkt. Jeżeli szukałyście czegoś takiego właśnie z takim wykończeniem, to szczerze Wam polecam. Cudowny produkt. Potrzeba niewiele, żeby pokryć całą twarz, bo to jest tak miałki pyłek, że wystarczy omieść sobie twarz i tyle. I jest. Świetny, naprawdę. Tylko nie wiem, jak wygląda tutaj przy cerze tłustej. Jeżeli macie ten produkt i macie właśnie cerę bardziej tłustą, czy taką konkretnie mieszaną w strefie T, to dajcie znać. To będzie, myślę, że bardzo pomocne dla innych osób, które się zastanawiają nad tym produktem. Także to jest mój już zawczasu ulubieniec. Myślę, że to się na pewno nie zmieni. A kolejny produkt, też kolorowy, makijażowy, to jest taki zestaw tych cieni w kremie, tak to nazwijmy. Myślę, że do tych produktów nie trzeba przedstawiać, bo to jest Stila. I to jest taki zestaw dostępny na Look Fantastic za normalnie w cenie regularnej 150 zł. Natomiast w tym momencie jest promocja i te trzy produkty można dostać za 120 zł. Ja kupiłam je za 115, bo ten zestaw był bez promocji i wtedy weszła moja zniżka 22%, czyli wyszło 5 zł taniej, ale to praktycznie żadna różnica. Są chyba trzy takie zestawy, tylko każdy różni się oczywiście kolorystyką. U mnie to jest taki opal, bo nawet sama nazwa na to wskazuje, to jest Iridescent. To są przepiękne kolory. Jeden przypomina mi taki, który już mam, tylko różni się nazwą, więc to na pewno nie jest ten sam. Dzisiaj mam jeden na oczach, jeżeli cokolwiek widać. Pokażę Wam na zbliżeniach. Są naprawdę piękne i ja taką samą pojemność miałam, wyjęłam z kalendarza Cloud & Beauty w tamtym roku i starczył mi naprawdę na rok. Jeszcze troszeczkę mam, ale już wyjęłam ten pipek taki ze środka, żeby łatwiej wygrzebywać. Są naprawdę przepiękne i bardzo dobrze się utrzymują i to jest tak szybki makijaż i tak spektakularny, że właśnie połakomiłam się na taki zestaw. Za tą cenę w tym zestawie jedna sztuka wychodzi za 40 zł, więc jak na produkty Stili, to tak naprawdę nie jest taka wysoka cena. Myślę, że jeszcze się połakomię na jeden, tylko że on nie występuje w zestawie, taki bardziej niebieski,
taki niebieski, mieniący się trochę na fiolet. Myślę, że wiecie, o jaki chodzi. I on jest chyba też w większej pojemności i sam jeden kosztuje 115 zł. Bez żadnej promocji. Zobaczę właśnie, czy wchodzi moja zniżka. Może wyjdzie taniej. Także myślę, że też tamten będzie mój. A póki co daję Wam znać, jeżeli lubicie produkty tej marki albo chcecie sobie wypróbować to, że taki zestaw jest właśnie na Look Fantastic i że można dostać go w miarę w korzystnej cenie. I to już jest wszystko, co Wam przygotowałam na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że chociażby moje zakupy były dla Was inspirujące. Może część z Was też się boryka z problemami ze skórą głowy i właśnie dzięki temu dowiedzieliście się czegoś na temat produktów, które mogą w tym pomóc. No i też, tak jak mówię, tutaj te kosmetyki kolorowe są naprawdę w bardzo korzystnej cenie. Jeżeli się czailiście na tego typu produkty, to śmiało. Zachęcam oczywiście do wzięcia udziału w rozdaniu. Wszelkie informacje są w opisie, zarówno linki do tych produktów, jak i też zasady tego rozdania. Jeżeli jakieś tam wymyślę jeszcze inne, to oczywiście wszystko tam będzie. No i ja już się z Wami żegnam, tak jak się umówiliśmy ładnie, bo dużo osób dociera do końca, co mnie ogromnie cieszy. Oczywiście jeszcze przypomnę o kciukach. Mam nadzieję, że daliście w międzyczasie. No i oczywiście o subskrypcji. Kolejny film to już będzie kalendarz adwentowy, także serdecznie Was na niego zapraszam. No i już do zobaczenia. Cześć!